Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie powstanie styczniowe, jego wybuch i przebieg, a także myślę, że powiemy sobie coś o jego skutkach. Skończyliśmy sobie na ostatniej lekcji mówiąc, że mamy tą brankę, czyli przymusowy pobór do wojska, 12 tysięcy poborowych, Aleksander Wielkopolski chce zmobilizować do armii rosyjskiej. Komitet Centralny nie chce dopuścić do tego i dlatego przyspiesza powstanie, o czym decyduje dowództwa, czerwony, dowództwa czerwonych Zygmunt Padlewski. Zapiszmy to sobie może Zygmunt Padlewski. No jako w nawiasie, Zygmunt. Odlewski. Okej. Okay. Powstanie wybucha ostatecznie 22 stycznia 1863 roku. Wtedy jest wydany manifest do narodu, który wydaje właśnie Komitet Centralny i ogłasza tymczasowy rząd narodowy, znaczy ten komitet centralny ogłasza się, że się przekształca w tymczasowy rząd narodowy, wszystkich Polaków wzywa do walki, chłopom obiecuje bezpłatnie ziemię na własność, a szlachcie odszkodowanie za ziemię ze skarbu państwa, czyli chcemy masowy rzeczywiście masowy udział w powstaniu i chcemy, żeby chłopi się do niego przy, przyłączyli i całe ogólnie społeczeństwo. Czyli mamy 22 stycznia. 1863 roku mamy tak naprawdę wybuch powstania. Wybuch powstania. Okej. Okay. Czerwoni liczą, że w zasadzie nawet do kilkudziesięciu tysięcy spiskowców ruszy do walki, a z czasem przyłączy się cały naród. Jednak słabo zorganizowane i zresztą też słabo uzbrojone oddziały powstańcze nie mają szans tak naprawdę z regularną armią rosyjską. Na ogół atakuje się polskie garnizo znaczy rosyjskie garnizony, ale łatwo są one bronione. Nawet nie udało się zdobyć Płocka, który miał być siedzibą nowo utworzonego rządu, takim miastem operacyjnym. Samo powstanie jednak zaskakuje Rosjan. Decydują się oni koncentrować swoją armię w kilku punktach, posiadając tam kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Takie punkty sobie robią na terytorium polskim. Przez to wsie i jakieś mniejsze miasteczka są do dyspozycji powstańców. Powstańcy mogą się przemiesz przemieszczać bardzo swobodnie po tym terenie, co tak naprawdę sprawia, że to powstanie jeszcze przetrwa jakiś czas. Chłopi jednak pozostają trochę obojętni, nawet niekiedy wrodzy powstaniu, już trochę nie, rozu nie rozumieją tych reform agrarnych, które są ujęte w manifeście, jakoś im się ta cała sytuacja niezbyt podoba. Czerwoni na początku na dyktatora powołują Ludwika Mierosławskiego, który wraca z Paryża w lutym 1863 roku, jednak już pierwsze klęski, które ponieśli powstańcy na Kujawach zniechęcają go do walki, ponownie wybiera się on na emigrację i wtedy w marcu dyktatorem zostaje, popierany zresztą przez Białych, Marian Langiewicz. Jednak jego oddziały z kolei rozbito w Małopolsce, on sam zostaje aresztowany przez Austriaków podczas przekraczania granicy z Galicją i w rzeczywistości też ani Mirosławski, ani Langiewicz nie kierują całym powstaniem, nie są takimi prawdziwymi dyktatorami powstania, dlatego gdyż nie ma takiej łączności i dowodzą oni tylko takimi oddziałami, które najbliżej nich się znajdują. W maju w 1863 roku zostaje też rozstrzelony Zygmunt Padlewski, a w kwietniu ginie inny dowódca czerwonych Stefan Bobrowski. Sami czerwoni zostają bardzo wtedy osłabieni, ale wtedy włączają się do walki bardziej energicznie biali. Oni początkowo nie decydowali się do przystąpienia do powstania byli nawet mu przeciwni, jednak uznali, że skoro jest jakaś chęć walki, to powstanie już trwa kilka miesięcy, to może jest tego sens i patriotycznym obowiązkiem Białych jest właśnie pomóc swoim braciom, też Polakom przecież Czerwonym. Także wierzono, że będzie jakaś jednak pomoc od Francji. Przedstawiciele Czerwonych i Białych tworzą wtedy w 1863 roku rząd narodowy. Nie kończy to jednak sporów oczywiście wewnątrz tych władz powstańczych. Czyli mamy 1863. To jest rząd narodowy. Rząd narodowy. Rząd narodowy. A jeśli chodzi o przywódców, to najpierw mamy Ludwik Mirosławski. Ludwik Mirosławski. Później mamy Marian Langiewicz. Marian Langiewicz. Oni na początku byli głównodowodzącymi. Jeśli chodzi o charakter całego powstania, to nie mamy tutaj takich regularnych bitew, jak, nam, jak wcześniej mieliśmy w powstaniu listopadowym. Przecież mieliśmy armię, mieliśmy krój mundurów. No po prostu tak naprawdę była regularna armia, która walczyła z inną regularną armią. To była taka klasyczna wojna. Tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Rosjanie łatwo wykrywali siły polskie w takie większe oddziały, no i w bezpośredniej walce ich po prostu rozjeżdżali. Polacy nie mieli za dużo sprzętu, nawet kos brakowało, dlatego przechodzono do działań partyzanckich, szczególnie z czasem, bo początkowe porażki dały taką nauczkę. Więc zaczęto rządzić się w lasach, dzielono oddziały na tak zwane partie. No i tymi partiami dowodzono i one ciągle atakowały Rosjan, przez co oni musieli cały czas trzymać w gotowości ponad 300 tysięczną armię, a tą wojną szarpaną zadawaliśmy im straty, to się zadawało straty, uciekało. Zdaniem też białych Polacy nie mieli szans w żadnej otwartej walce, a za to oddziały partyzanckie mogły przynieść Polakom może jakieś zwycięstwo, albo przynajmniej szansę na lepsze rokowania z carem. Podję podjęto by negocjacje i może coś by e, ugrano. E, ich, e, ich działalność, mówimy, że przede wszystkim była taką demonstracją zbrojną i pokazywała po prostu determinację e, Polaków. Miało to też zachęcić trochę z, e, mocarstwa zachodnie, żeby wsparły sprawę polską i się nią zainteresowały. Tak, powstanie styczniowe obejmuje poza Królestwem Polskim także tereny e, Litwy. Tam do oddziałów powstańczych Walerego Wróblewskiego, księdza Antoniego Mackiewicza i Zygmunta Sierakowskiego zaciąga się naprawdę wielu chłopów. Słabszy z kolei jest ruch powstańczy na Ukrainie, tam walkę podejmuje wyłącznie polska szlachta. E, powstanie popierają także Polacy z innych zaborów. W Wielkopolsce i Galicji tworzone są komitety, no, one dostarczają powstańcom broń, amunicję i żywność. Szereg armii powstańczej w Królestwie także zasila około 3000 ochotników łącznie z zaboru pruskiego i z Galicji, czyli też przybywają osoby, wszyscy Polacy nadal mamy państwo ponad podziałami, tak? czyli mimo że są zabory, to Polacy sobie pomagają nawzajem. Takim największym osiągnięciem tak naprawdę jest stworzenie państwa podziemnego, co będzie miało też miejsce oczywiście w II wojnie światowej, ale tworzymy znowu struktury państwowe i tworzy się państwo podziemne. Państwo. Podziemne. Tak, czyli mamy rząd w Warszawie, zakonspirowany rząd narodowy. Tam są urzędy centralne, rozwinięta administracja terenowa, funkcjonuje też poczta, normalnie powstańcza, wydaje się masowo prasę, działają podziemne sądy, policja. Samo społeczeństwo nawet płaci podatki i za fundusze kupuje się z zagranicy broni amunicję, która jednak ma problem dotrzeć do powstańców, to jest duży problem i często właśnie nie dociera. No Polacy próbują przechwy przechwycić na przykład jakieś tutaj towary, czy też transportowane pieniądze przez Rosję np. Może być tu bitwa pod żyżnem, gdzie 3000 powstańców otacza pół tysiąca rosyjskich żołnierzy, tam otoczy, otacza transport, zdobywają broni pieniądze, później rozdaje się te pieniądze no i zakupuje się z tego sprzęt. Tak mniej więcej te walki wyglądały. Samo powstanie na arenie międzynarodowej wywołało du dużą reakcję nie tylko polityków, ale także społeczeństw Europy Walkę, potęp... walkę potępiają władze i większość społeczeństwa rosyjskiego. Dla Rosjan jest to oczywiście postępowanie haniebne, które niszczy, niszczy spójność państwa. Przeciwne to także idei tej panslawizmu, słowiańskiej jedności, przez co nawet ta wcześniej wspierająca nas rosyjska organizacja Ziemla i Wola nie popiera polskiej rewolucji. Mimo to jednak około 300 Białorusinów Ukraińców i Rosjan dezerteruje z armii rosyjskiej i przyłącza się do naszego powstania. Był tam choćby Andrzej Potiebnia, Ukrainiec, który ginie podczas starć sił Langiewicza z wojskami czerskimi pod pieskową skałą. Z kolei kanclerz Prus wtedy Otto von Bismarck, o którym sobie jeszcze powiemy całkiem dużo, powstanie uznaje za świetny pretekst, żeby wyrazić swoją sympatię wobec Rosji, do której wtedy właśnie próbował jakoś przemówić. Chciał jej jak największego poparcia do polityki zjednoczenia Niemiec, która wtedy już była bardzo w zaawansowanym stadium. I w lutym 1863 roku zawiera konwencję Alvensleben. Konwencja Alvenslebena, tak w zasadzie tysiąc, luty 1863. Konwencja Alvenslebena. Ona ustanawia współpracę wojsk pruskich i rosyjskich dotyczących strzeżenia granic oraz daje możliwość carskim oddziałom do przekraczania granic pruskich podczas akcji skierowanych przeciwko polskim e, powstańcom. Czyli no dość taką daje swobodę z zakresu działań, co jest takim fajnym udogodnieniem wobec Aleksandra II, który z tej sytuacji na pewno korzysta. Austria z kolei, na Szczeci Zaborca, ona konkuruje z Rosją o wpływ na Bałkanach i początkowo traktuje życzliwie polskich powstańców, jednak nie inger... znaczy, władze rosy... austriackie także nie ingerują w przemyt broni, ani organizowane żadne szkolenia oddziałów partyzanckich w Galicji, popierają nawet akcje dyplomatyczne Francji Wielkiej Brytanii, czyli w zasadzie nie mają nic przeciwko temu powstaniu, nawet i tam jakoś przymykają po prostu oko, oko na zabiegi na ich terytorium, które by miały na to wpływ. Sam cesarz Napoleon III, który chce być takim obrońcą wolności, chce się tak pokazywać w Europie, wystosunkowuje wiele not dyplomatycznych, żąda amnestii dla powstańców, przywrócenia Królestwa, Królestwu Polskiemu autonomii. Oczywiście nie rozpoczyna działań zbrojnych wobec Rosji, ponieważ jego siły były głównie zaangażowane wtedy w Meksyku, ale dyplomatyczne działania Francji popiera choćby Wielka Brytania z premierem Henry Palmerstonem na czele. On musiał uwzględniać nie tylko brytyjską opinię publiczną, ale także interesy Rosjan, czyli równowaga sił w Europie, to balance of power, o którym sobie tyle mówiliśmy i w 1862 roku mógł to naruszyć sojusz Francji z Rosją, a skoro Francja wspiera, e, znaczy wspiera jakoś powstanie, no to to oczywiście się Rosji nie podoba. Niedawno było m, trochę zbliżenie między Francją a Rosją, tego Wielka Brytania chciała to jak najszybciej e, przerwać ale Rosjanie szybko orientują się, że te noty dyplomatyczne stosowane przez Francję nie są realnym zagrożeniem i mogą sobie spokojnie e, tłumić e, e, powstanie polskie, także te żądania brytyjskie, austriackie e, nie robią na nich żadnego e, wrażenia. Ale zapiszmy sobie może to Henry Pal Palmerston, to myślę, że warto sobie kojarzyć, wiedzieć czego nazwisko Henry Palmerston i on jest z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, bo Napoleon III i tak dalej, to myślę, że wszyscy takie nazwy przecież kojarzą. Z biegiem rozwoju sytuacji Austria w końcu... Traci tam początkowo życzliwe nastawienie do Polaków, no bo widzi, że jednak tutaj wszyscy tylko będą stosować noty dyplomatyczne, i nic nie zdziałają, a sama Austria nie chce iść sama na Rosję, więc ostatecznie zacieśnia kontrolę granic z Królestwem Polskim, utrudnia trochę przerzut broni i amunicji dla powstańców. Ale za to poparcie styczniowie popierają rewolucjoniści z całej Europy. Garibaldi, Mazzini, Koszut, czy też Wiktor Igo, a może i nawet przywódca, emigracji rosyjskiej Aleksander Herzen, czy też socjaliści z Karelem Marksem na czele. Oni wszyscy wspierają powstanie, uważają, że to jest rzecz słuszna, czyli takie wybitne osoby, byśmy powiedzieli, ruchów rewolucyjnych tamtych czasów. Także środowiska katolickie są przychylne, sam papież Pius IX. W powstańczych szeregach walczy też kilkuset Włochów. Tutaj dowodzi nimi Francesco Nulo, mamy też kilkuset Węgrów, którymi dowodzi hrabia Edmund Niary i kilkudziesięciu Francuz, Francuzów z François, innym na czele. Wielu Francuzów także zostaje w swoim kraju i ma nadal nadzieję na walkę o sprawę polską, gdyż myśli, że Napoleon III ruszy ze swoją armią. Mamy też ochotników z Czech i Niemiec, samych cudzoziemców, no jest po prostu całkiem sporo. To jest jednak dodaje tylko otuchę taką Polakom, taką moralną, bardziej, znaczy taką duchową, ale nie wpływa za bardzo na wynik walki, no bo to nie są jakieś olbrzymie oddziały. Sam wybuch Powstania Styczniowego wykorzystuje wielu rosyjskich polityków, którzy nie chcą przywracania Polakom swobód narodowych i przez to wielki książę... że Konstanty oraz Aleksander Wielkopolski zostają odwołani ze swoich urzędów i na namiestnika Królestwa Polskiego mianuje się generała Fiodora Berga, a w zachodnich guberniach Rosji Taką zbliżoną do tego funkcję obejmuje generał Michał Murawiów. E, oni obywaj to są zwolennicy represji, którzy chcą wprowadzić terror policyjny. E, wobec duchownych między innymi wprowadzają taki bardzo wyjątkowo zaostrzony terror. E, protestuje przeciwko temu arcybiskup Feliński, za co zostaje ukarany zesłaniem e, na wschód Rosji, tam na te odległe wschody, Syberia i tak dalej. E, Rosjanie, którzy nie mogą zniszczyć oddziałów partyzanckich, bo po prostu nie mogą ich znaleźć, Wprowadzają okrutną zasadę odpowiedzialności zbiorowej i represjonują ludność cywilną za to, co dokonają powstańcy. Niszczą przez to całe wsie i nawet miasta. Nie przypadkiem też Murawiowa później nazwano wieszatielem, czyli wieszającym. Rosjanie tutaj represjonują ludność, wieszają tych, którzy byli winni. Powstańcy próbują likwidować takich największych wrogów, ale te zamachy często się często są, zakończą się niepowodzeniem. Carska policja natomiast coraz łatwiej rozpracowuje siatki spiskowe. I w tej sytuacji stanowiska dyktatora powstania obejmuje Romuald Traugut, były oficer armii rosyjskiej zresztą. On wierzy, że Francja szybko poprze powstanie i przyjdzie nam z zbrojnie na pomoc. Miał także nadzieję, że Prusy się nie zaangażują do tej antypolskiej koalicji, bo będą zbyt za, e, zajęte e, sprawą Szlezwika i Holsztyna, o której sobie wspomnimy przy jednoczeniu Niemiec. No i ma on wielkie nadzieje, reorganizuje władzę powstania, podporządkowuje naczelnikom wojskowym administrację cywilną. Same niektóre konspiracyjne urzędy powierza chłopom, żeby pokazać im, że będą równi w nowej Polsce. dlatego chce ich zmobilizować. Także nakazał dowódcom pełną realizację dekretów uwłaszczeniowych. Ziemianie z kolei, którzy zmuszaliby nadal chłopów do odrabiania pańszczyzny, mieli zostać karani śmiercią. Sam Traugut wprowadza właśnie takie bardziej żelazne zasady, żeby wprowadzić jakąś dyscyplinę, a wiosną 1864 roku chciał zorganizować nawet pospolite ruszenie, które miało być jakąś podstawą nowej, sensownej ofensywy. Teraz przejdziemy sobie dalej, zapiszmy sobie to, co w międzyczasie powiedzieliśmy, czyli mamy teraz nowego namiestnika Fiodora Berga. Fiodor Berg. Fiodor. Berg. I tutaj na ziemiach zabranych Michaju Murawiew. Michajł Murawiew. No Dyktatorem zostaje Romuald Traugut. Go tutaj już mamy na zdjęciu. Widzimy y, y, człowieka, y, były pułkownik armii carskiej. Składa później dymisję, zajmuje się gospodarstwem i rodziną. Z czasem y, przyłącza się także do powstania styczniowego. W lutym 1864 roku pod Opatowem Rosjanie rozbijają najsilniejszy i zresztą najlepiej walczący oddział powstańczy generała Hauke Bosaka, co wpływa na spadek morale wśród Polaków. Spodziewanych też rezultatów nie przynosi polityka społeczna rządu narodowego i naszego dyktatora Romualda Trauguta, ponieważ car w marcu 1864 roku wydaje dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim. Polskim i przez to właściciele ziemscy e, mieli otrzymać rekompensaty z, z budżetu państwa, a chłopi mieli uiszczać podatek gruntowny. No i na podobnych zasadach przeprowadzono też uwłaszczenie na ziemiach litewskich, białoruskich i ukraińskich. Czyli chłopi dostali to, na co na im zależało ziemię. I teraz oni tam nie przejmowali się za bardzo jakimiś ideami narodowymi i mieli to tak naprawdę głęboko w poważaniu, niektórzy przynajmniej. No i uważali, że nie, jest, nie ma sensu masowo poprzeć powstanie, dlatego też masowo go nie poparli. Co było oczywiście tragiczne w skutkach. No tutaj stracono tak najlepszy, najlepsze źródło zasobów ludzkich. Chłopi także nierzadko wydawali powstańców samym żołnierzom rosyjskim, którzy z kolei byli torturowani, wymuszano na nich siłą zeznania, które prowadziły do kolejnych dalszych aresztowań i ta siatka cała się po prostu psuła. Ale zapiszmy sobie marzec 1864 marzec 1864 mamy uwłaszczenie chłopów w Rosji. Zobaczmy jak późno w porównaniu do innych państw, które w okolicy Wiosny Ludów to robiły. Uwaszczenie chłopów. Uwaszczenie chłopów w Królestwie Polskim. W Królestwie Polskim. Okej. Okay. W kwietniu zostaje także aresztowany sam Romuald Traugut, który podczas śledztwa co prawda nie wyjawia żadnych nazwisk, no ale razem z czterema współpracownikami tak zostaje powieszony w Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia, dokładnie to na jej stokach, czyli ginie w roku 1864. 38 lat, bardzo młody człowiek. W grudniu schwytano także ostatniego schwytano ostatniego powstańczego naczelnika Warszawy Aleksandra Waszkowskiego. Na początku 65. rozbity ostatni partyzancki oddział pod dowództwem księdza Stanisława Brzuski. Obaj dowódcy zostają powieszeni. Władze rosyjskie w celu zlikwidowania jakiegoś reszty kierownictwa powstania tworzą kolejny rząd narodowy. Liczą, że z nim się skontaktują inni przywódcy pozostający w konspiracji lub ci, którzy są na emigracji. No i prowokacja ta niestety odnosi zamierzony skutek. Rosjanie aresztują ostatnich przywódców uniemożliwiają jakieś reaktywowanie niepodległościowych spisków i cały plan e, upada powstanie styczniowe jednym słowem no kończy się jeśli chodzi o podsumowanie takiego powstania styczniowego, no to było to na pewno był to dowód patriotycznego zaangażowania się społeczeństwa. Przewinęło się przez szeregi powstańców około 200 tysięcy osób, chociaż tak naprawdę w żadnym okresie ta armia nie przekroczyła 25 30 tysięcy. Sama walka o niepodległość toczyła się w Królestwie Polskim, ale także w zachodnich guberniach Rosji. Popierają je Polacy ze wszystkich zaborów, napływają ochotnicy, przecież broń z, y, zaopatrzenie, widzimy tam. Tą ponad zaborową jedność narodową. Stoczono około 1200 bitew i mniejszych potyczek z znacznie silniejszym przeciwnikiem. Walki łącznie trwały przecież ponad rok od stycznia 1963 do no powiedzmy sobie do tych okolic sierpnia roku 65, czyli sukces jest dość duży, a możemy sobie to zresztą napisać, 1865, koniec powstania, 1800. 65, koniec powstania. Koniec powstania. Czy może ten sierpień to przesada, no ale do początku 1865 jakoś mniej więcej trwało to powstanie, tak już regularnie, e, czyli dość długo. E, w walkach poległo około 30 tysięcy powstańców, e, jednak e, jednak w głąb Rosji zesłano prawie 40 tysięcy osób, w tym większą część na katargę, in, innych na ciężkie roboty, e, na przykład w kopalniach. Do, e, Armii rosyjskiej karnie wcielono ponad 7 tysięcy Polaków. Carskie władze także skonfiskowały 3 tysiące majątków powstańczych. Nałożono olbrzymie kontrybucje za np. noszenie żołoby narodowej, za uchylanie się od udziału w balach organizowanych przez Rosjan. Łącznie represjom poddano około 250 tysięcy osób. I w zasadzie ta klęska powstania styczniowego łamie naród polski, było to zresztą ostatnie powstanie, jeśli się orientujecie z historii e, takiej właśnie Polski, ostatnie powstanie w XIX wieku Polaków, z nim także mówimy, że się kończy epoka romantyzmu na ziemiach polskich. E, no łamie ono naród, e, no, skutki są straszne po prostu, strasznie to teraz są przecież opowieści o zesłańcach na Sybiria, a to właśnie głównie po powstaniu styczniowym takie największe represje miały miejsce. Tak naprawdę korzyść odnoszą z tego wszystkiego tylko chłopi. Chłopi, którzy zyskują ziemię na własność. Kończy się w ten sposób też na ziemiach polskich epoka feudalizmu i rozpoczynają się takie przekształcenia bardziej kapitalistyczne. I to wszystko, jeśli chodzi o temat powstania styczniowego. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.